Dzień dobry, dobry wieczór. Jesteśmy w różnych miejscach, ale jesteśmy razem. To tylko napisać do oficjalnych czatów, że zaczynamy. Fajnie was wszystkich widzieć. I już ten weekend spotykamy się w RPA. Bardzo się cieszę na to spotkanie ze wszystkimi, z ludźmi z całego regionu. Zobaczymy, jak tam idzie. Jest kryzys w regionie w tej chwili i jestem ciekaw, jak sobie radzicie. Jak leci w Endotechu. Dziękuję bardzo za wiadomości, za twoją uwagę, za zainteresowanie. No tak, ten czas nie jest łatwy, ale praca teraz naprawdę pomaga, bo to jest coś dobrego, co się dzieje dookoła, tutaj w Izraelu. A tutaj, gdzie jesteśmy, jest dość bezpiecznie. Praca odbywa się normalnie i nasza ekipa tak naprawdę jest nie tylko tutaj, lokalnie, ale też w innych krajach. Znajduje się w różnych krajach tak naprawdę. I praca naprawdę jest bardzo ekscytująca. Wczoraj rozmawiałam z ekipą i przypominaliśmy sobie, jak 3 miesiące temu sobie radziliśmy z trudnościami, które były i jakie trudności mieliśmy rok temu. Naprawdę ten czas leci coraz szybciej. W ciągu ostatnich 3 lat codziennie widzimy coś nowego się pojawia. Nowe rzeczy się zaczynają. I planowaliśmy, że zrobimy 80% w styczniu, a już zrobiliśmy ponad 80%. Jeżeli chodzi o win-loss ratio, czyli 8 transakcji z 10 już jest udanych. To, do czego dążyliśmy, i to są nasze dobre wiadomości, ale mamy też mniej dobre, bo musimy się przełączyć na nowy sprzęt, żeby podnieść prędkość pracy naszych maszyn i musimy naprawdę sprzedawać część urządzeń, kupować nowe i to się okazało trudniejsze niż planowaliśmy, niż przewidywaliśmy takie rzeczy, więc zaczęliśmy nowe prace właśnie w tym obrębie właśnie miesiąc temu i musimy jeszcze testować te rzeczy, to jak to działa. I część procesów działa słusznie, tak jak planowaliśmy, ale z punktu widzenia implementacji niektóre rzeczy jeszcze potrzebują kilku tygodni, żeby dokończyć te procesy i wtedy już będziemy działać całkowicie na nowym systemie, a w tej chwili to jeszcze nie wszystkie procesy zostały przerzucone na nowy sprzęt i na nowe procesy. Więc pod względem sztucznej inteligencji wszystko działa naprawdę, można powiedzieć, idealnie. Już nie będziemy wdrażać nowych rzeczy na razie, ale z punktu widzenia implementacji, produkcji, to jeszcze musimy działać. Jeszcze ta praca nie jest zakończona. Super! A zapomnieliśmy powiedzieć, że język polski jest dzisiaj na kanale portugalskim. Więc proszę, proszę słuchać. Na portugalskim dzisiaj jesteśmy
mamy problem w Zoomie, taki, że nie mogliśmy zrobić tłumaczenia na język polski w kanale polskim i musieliśmy zrobić język polski w kanale portugalskim. I później oczywiście będzie dostępne nagranie tego spotkania. Bardzo fajnie. Doktor Anno, mamy jeszcze przed sobą 3 miesiące crowdfundingu i naprawdę pisaliśmy w naszych czatach, jak bardzo czekamy na te wszystkie procesy, instytucje, które biorą udział teraz w naszym biznesie. Nie mówimy dokładnie, kto to jest, ale dowiecie się później, bo pewnie znacie te firmy i to wtedy działa inaczej, gdy sztuczna inteligencja wchodzi w grę. I dlaczego właśnie Endotech jest inny, jest unikatowy na rynku? Czym się różni? Prosta odpowiedź może być taka. Jesteśmy odważni na tyle, żeby budować całkowity system, który działa z każdym obrębem rynku. A zwykle jest inaczej. Zwykle firma wybiera swoją niszę i pracuje albo tylko w dziedzinie na przykład analizy fundamentalnej lub albo w innej dziedzinie i jest pewna specjalizacja, a my poszliśmy inaczej. Wiemy, że musimy rozumieć rynek jako całość. Naprawdę musimy się orientować na rynku, wiedzieć, co się dzieje w różnych częściach rynku. Gdy pracowałam w poprzedniej firmie, za każdym razem dostawałam pytanie, dlaczego nie wiemy, co się dzieje na rynku. I odpowiedź była taka, to tylko Bóg jest w stanie wytłumaczyć to i tego Boga jeszcze trzeba stworzyć. Więc potrzebna jest wizja, która pozwoli na całkowite spojrzenie, kompleksowe spojrzenie na rynek. Tylko wtedy będziemy mogli opracować rozwiązanie, które będzie w stanie wykonywać te wszystkie zadania dotyczące wszystkich rodzajów analiz. I dopiero wtedy, gdy będziemy mieli wsparcie różnych ekspertów, wielu ekspertów tak naprawdę w różnych dziedzinach, tylko wtedy będziemy mogli pracować nad rozwiązaniami, które będą dotyczyć wszelkich dziedzin rynku. Bo tylko wtedy będziemy w kontekście tego, co się naprawdę dzieje na rynku. Właśnie tym się różnimy od innych firm. Nie patrzymy tylko w jedno miejsce, tylko na jedną rzecz lub na jeden okres, na jeden obręb. Nie. Chcemy mieć wizję całości. To jest podobne do orkiestry, która składa się z różnych elementów, z różnych instrumentów muzycznych. Dopiero wtedy będzie firma działać pomyślnie. Tym się różni. Brzmi naprawdę fantastycznie. Bardzo lubię słuchać, jak opowiadasz o tym. To tak podobnie do tego czatu GPT na przykład, bo tam podobny system działa na podobnej zasadzie, gdy wiemy, że nie może tak być, że pracujemy tylko z jedną jakąś specjalizacją, bo wtedy nie będziemy mieć wizji całości. To tak jak na przykład lekarz musi się orientować w różnych obszarach medycyny, żeby rozumieć, co się dzieje z pacjentem. Podobnie też
musimy analizować różne ruchy na rynku, wszystkie tak naprawdę. I nasz postęp wygląda tak, że nie ignorujemy niczego, inwestujemy w to, żeby orientować się w powiązaniach różnych elementów. Bardzo się cieszymy, że wszyscy są zdrowi, cali z waszej ekipy. Wszystkie protokoły działają, wszystkie serwery, które są umieszczone w różnych częściach świata, też działają. Nie ma zagrożenia dla tych elementów działania systemu, więc oby tak było dalej. I bardzo się cieszymy. Czekamy te 3-4 miesiące, które zostały do naszego super wydarzenia. I potem nasi współtwórcy naszego projektu zaczną dostawać to, co należy. I tak naprawdę sztuczna inteligencja, gdy pani Anna mówi o 200 ekspertach, to nie są 200 osób ekspertów. To są pewne systemy komputerowe, które działają na zasadzie ekspertów. I wszystko, co to dąży do sukcesu naszego projektu i cała społeczność skupia się na tym sukcesie. Dokładamy działań. I następny rok będzie naprawdę ważny dla Endotechu i ekspansja firmy, wyjście na nowe poziomy, to też wszystko czeka. Jest przed nami, nie? Chciałem właśnie zapytać panią Annę, to co się dzieje teraz i ta praca ekipy Endotechu odbywa się nawet aktywniej niż wcześniej, bo telefonujemy do siebie i pani Anna opowiada, jak to działa. Tak naprawdę jest przyjemnie pracować, gdy wie się, że już sukces jest osiągnięty, więc ten sukces naprawdę motywuje, gdy się wie, że na przykład już osiągnięto 80%. Już to osiągnęliśmy i dążymy teraz w stronę 95% i wiemy, jak tam dotrzeć. Nasi eksperci wiedzą, jak naprawiać mechanizmy, jak je udoskonalać. I to naprawdę podnieca, to naprawdę motywuje. I po prostu czasami nie możemy przestać omawiać tego. Od czerwca naprawdę przyspieszamy się ciągle. Żeby coś ci się podobało, musisz się stawać w tym lepszy, nie? Tak właśnie to tak działa. Gdy coś ci idzie dobrze, to też ci się to zaczyna bardziej podobać. Bardziej zaczynasz to lubić. Zaczynasz już wierzyć w to rozwiązanie, które opracowujesz. Tak, bo gdy coś nie idzie tak dobrze, to wtedy też ta motywacja jest mniejsza, ale teraz mamy akurat odwrotnie. Tylko idzie naprawdę dobrze. I był taki żart, który padł niedawno. W naszej bazie mamy 200 ekspertów. Są różne powiązania sygnałów, połączenia tych sygnałów różne. I przyszłam do ekipy i powiedziałam, że
tak naprawdę musimy powiększyć, podwoić, powiększyć razy dwa każdy element. I ekipa mi powiedziała, po co? I część ekipy powiedziała, że naprawdę to jest potrzebne. I rozumiemy, których elementów potrzebujemy, w której chwili. I rośnie nie tylko cały system, ale również członkowie naszej ekipy. Rozumiem coraz lepiej, jak to działa. Wizja całego zespołu się kształtuje. To naprawdę daje radość. W tej chwili to radość. Super. Wiemy, jak on idzie. I tak naprawdę bardzo czekam na nasze wydarzenie w Tajlandii, bo chcemy tam podzielić się z naszymi liderami pewnymi informacjami. Bardzo właśnie czekam na tę chwilę, gdy już będzie można się podzielić. I tym bardziej, że też będziemy razem wszyscy. Już jesteśmy zmęczeni naprawdę, ale jednocześnie jesteśmy pełni motywacji i inspiracji, bo dążymy w takim kierunku, w kierunku sukcesu tak naprawdę. I 3-4 miesiące zostały. I tak naprawdę te nowe 5%, te nowe wyznaczone, co to będzie? Tak naprawdę wielu ludzi nie rozumie, jaka będzie wartość tych 5%. Co to będzie? Anno, zawsze fajnie Cię posłuchać. Dobrze, to lecę teraz na razie. Wszystkiego dobrego. Bardzo jestem podekscytowany tym, co będzie się działo na Phukecie w Tajlandii, bo podzielimy się informacjami o następnym projekcie, co się będzie dziać później, więc nie przepuśćcie tego wydarzenia, bo naprawdę nasz biznes model się sprawdził, model biznesowy oraz społeczność również. Każdy członek ekipy przyczynił się do naszego sukcesu. Te statystyki, które mamy w tej chwili, naprawdę robią wrażenie i następny rok, 2024, naprawdę zapowiada się jeszcze lepszy. I mamy już dużo biletów wyprzedanych i tam będzie ponad 5000 osób. I będziemy razem, co najważniejsze. Jako społeczność będziemy mogli zjednoczyć się i poczuć to, jak to jest, gdy jesteśmy razem. Jakie to jest potężne. Naprawdę to wydarzenie może zrobić wielkie zmiany w waszym życiu, zmiany na lepsze. Ten miesiąc, październik, był naprawdę bardzo fajny i gratuluję wszystkim, kto dostaje bonusy, kto dostaje przyszłe akcje Endotechu. Październik stał się chyba najbardziej udanym miesiącem od maja, więc naprawdę gratulacje i podziękowania dla wszystkich, kto się przyczynił. I ta promocja podwójnego bonusu nie zostanie
przedłużona. Promocja była naprawdę potężna. I w ciągu następnych 10 dni, czyli do 10 listopada, tylko na ten okres przedłużamy momentum PAK 95. Są pewne przyczyny, dlaczego właśnie tak postanowiliśmy zrobić, bo wiele ludzi chciało skorzystać z tych warunków. Jeżeli macie problem z tymi aplikacjami w smartfonie, to polecam linka za pomocą Tron Link. Wtedy dostęp do strony jest niezawodny i właśnie z tego powodu przedłużamy ten momentum pack na jeszcze 10 dni, tylko 10 dni. Później już takich przedłużeń nie będzie, więc jeżeli wcześniej nie mieliście możliwości wziąć udział, skorzystać z tego paku, to macie jeszcze 10 dni na momentum pack. Builders Pula Achievers też zostają. Można jeszcze zdobyć udziały. Warunki zostają podobne. Pula bonusowa permanentna, która będzie trwała 2 lata po wydarzeniu w Dubaju. Trzeba zaprosić 5 osób osobiście na to wydarzenie i też wziąć udział samemu, żeby się zakwalifikować do tej puli bonusowej w ciągu następnych 2 lat, przez 2 lata po wydarzeniu. Ja naprawdę czekam na wydarzenie w Tajlandii, bo zobaczymy się z liderami i będziemy opowiadać o tym, co przygotowujemy na przyszłość. I to wydarzenie będzie naprawdę najlepsze może z tych wszystkich, które były wcześniej. A w sobotę spotykamy się w Afryce Południowej. Ja wylatuję już jutro i zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo. Tak. W tym samym dniu lecimy tam, ale z powrotem już to będą różne dni. Te jet lagi, te zmiany stref czasowych, to jest coś. I listopad będzie świetnym miesiącem i zostanie jeszcze kilka miesięcy, tylko 4 od dzisiaj. I co jest ważne, jeszcze wiele osób nie dołączyło do Daisy z tych, które mogłyby. A przecież zakumulowało się już bardzo dużo pieniędzy dla tych ludzi, którzy jeszcze nie dołączyli. Więc tamci, którzy dołączą do nas niedługo, naprawdę będą mieli fajnie, a przecież nie każdy, kto zaczynał z nami rok temu czy wcześniej, teraz ma dostęp do swoich bonusów, które się zakumulowały, dlatego że ludzie po prostu nie logowali się do swoich kont, czyli po prostu nie wiedzą, co mają w swoich kontach, więc warto sprawdzić, warto zwrócić uwagę na to, co macie, o czym jeszcze nawet nie wiecie, bo ktoś z was się nie logował na przykład. Jakie bonusy się zakumulowały, jakie wynagrodzenia są w back-office, których tamci, którzy zrobili pauzę, przerwę w swojej działalności, w swojej przygodzie z Daisy,
Jeżeli ktoś zrobił taką przerwę, to może nawet nie wie, co tam jest teraz na tym back-office, jakie tam są fajne rzeczy. Więc warto sprawdzić. Mamy 4 miesiące przed naszym wydarzeniem w Dubaju, żeby skorzystać w całości z tego, co oferujemy i tak naprawdę skorzystać z takiej propozycji, której może później w przyszłości już nie będzie. I 95 do 15, takie coś, raczej takiego czegoś nie będzie, czyli do live tradingu będzie trafiać więcej niż poprzednio, więc te następujące 4 miesiące będą naprawdę kierować dużo środków do live tradingu. Więc tamci, którzy jeszcze nie dołączyli do DAISY, to mają teraz bardzo fajną możliwość na tę przygodę, więc sprawmy, żeby listopad stał się naprawdę świetnym miesiącem i te czasy są naprawdę obiecujące. Naprawdę jest czas na to, żeby przyspieszyć. I tak naprawdę wiele ludzi zostało wypłaty na swoje portfele, ale nie wszyscy po prostu zabrali te swoje bonusy, nawet o tym może nie wiedzą. To podobnie było z Bitcoinem, gdy te bonusy się akumulowały. Tak, ten czas, gdy dużo się kręci, gdy mamy dużo telefonów, gdy mamy mało czasu na sen, to naprawdę jest ekscytujący okres, każdy z takich okresów, gdy dużo się dzieje, jest taki. I DAISY jest częścią endotechu. Bardzo jestem podekscytowany. I teraz chyba z całego roku jest taki okres czasu, gdy jesteśmy najbardziej zajęci, bo mamy dużo przygotowań do wydarzeń. Na przykład wydarzenie w Tajlandii, wydarzenie w Dubaju. I chciałam powiedzieć też o back-office, bo wielu ludzi prosi o przedłużenie tej migracji z nowego back-office'u ze starego na nowy i teraz jeszcze przez miesiąc zostanie możliwość przejścia na nowy back-office. Dostajemy dobre opinie, ludziom się podoba i więc możliwość przejścia, możliwość skorzystania jeszcze z tej starej wersji zostanie do końca listopada. I tak naprawdę takie przejście do nowej wersji to jest ciężka praca, to jest dużo pracy i bardzo doceniamy tę pracę. I gdy od liderów będziemy dostawać sygnał, że już można tłumaczyć na nowe języki, to też będą back-office dostępne w nowych językach. Dopiero mamy 5 języków. Dobrze, no to zobaczymy się w RPA już niedługo. Jeżeli macie tam znajomych, zaproście ich na to wydarzenie, bo naprawdę będzie to potężne. Ekipy, grupy w Afryce wszyscy starają się przyjechać, bo taka okazja spędzić czas razem
A tym bardziej, że Afryka jest młodym rynkiem. Naprawdę dużo fajnych rzeczy. Najprawdopodobniej tam będzie. Pula Builders, pula Achievers zostają aż do wydarzenia w Dubaju, czyli do. Planujemy, że do 4 marca te pule zostaną i ogłaszaliśmy w październiku, że gdy stara pula się zamknie, to przeniesiemy środki w nową pulę i nowa pula dostanie taki boost naprawdę potężny i będą dodatkowe 5% pójdzie na następne miesiące, więc ta pula Achievers i Builders będzie tak naprawdę największa ze wszystkich, które wcześniej robiliśmy. I bierzcie sobie tyle udziałów, ile możecie zabrać na podstawie tych promocji. Więc korzystajcie z tego. Ten momentum taki zabierajcie. I naprawdę dziękuję wszystkim za taką elastyczność. Dostaję tutaj wiadomości pewne. Że ktoś słyszy. Że ktoś nie słyszy nas. Ale słyszy, jak rozmawia doktor Anna. Coś dziwnego się dzieje. A jeżeli chodzi o podwójne udziały, ludzie pytają, kiedy oni zobaczą te ilości, te wartości w back-office'ach, bo było podwojenie tych udziałów. Zobaczycie wszystkie liczby, wszystko, co się należy niedługo i proszę o cierpliwość. Dobra. To postarajmy się, żeby listopad stał się też fajnym miesiącem. Możecie do nas pisać, zwracać się w każdej chwili. I my jesteśmy... Ile osób się zakwalifikowało do wydarzeń w Tajlandii? Chyba 28 osób. W Tajlandii będziemy w takim miejscu, jednym z najlepszych na całej wyspie Phuket. I to chodzi nam teraz o 21 lutego, gdy spotkamy się i będziemy się bardzo dobrze bawić. 21 lutego Coca-Cola Arena. Najważniejsze komunikaty, najważniejsze ogłoszenia za całą historię projektu Limitless 2024. Na tej stronie można kupić bilety. Czekamy na spotkanie z wami wszystkimi i ten etap crowdfundingu po prostu postaramy się zrobić naprawdę mocnym okresem. Jeżeli chodzi o Afrykę, Daisy Afryka 2024, mamy jeszcze bilety, więc można kupić po prostu za pomocą zwykłej karty bankowej Visa, Mastercard, albo również
bilety są dostępne w USDT za pomocą strony internetowej Daisy Africa. Mam nadzieję, że zobaczymy się z Wami za 3 dni w Afryce. Dobrze. To na razie. Do zobaczenia niedługo. Cześć.